Podróżnicy, witajcie w kolejnym odcinku z Lazurowego Wybrzeża, a dzisiaj zabierzemy Was w objazdówkę po tym pięknym rejonie Francji. Wybierzemy się do Mentonu, Monako, Èze i Cannes. Chodźcie z nami! A jeżeli chodzi o dojazd, to my najpierw jedziemy z Nicei do Èze, a później z Èze już do Monako. Jedziemy z tą samą kartą, którą poruszamy się po Nicei, po prostu ją odbijacie, bilet również kosztuje wtedy 1,70 euro. I jeżeli chodzi już stricte o dojazd, to najlepiej wybrać się na przystanek autobusowy w Nicei, nazywa się on Bałwan. Mam nadzieję, że dobrze czytam tę nazwę. I stamtąd właśnie jedziecie do Èze autobusem numer 82. Taka podróż trwa około 35 minut. Także większość ludzi wysiadła na przystanku Èze Village i teraz udajemy się już do góry. A na co, to zobaczycie zaraz, bo idziemy na pewną specjalną atrakcję dla tego regionu. Mówiłam, jest coś klasycznego dla Lazurowego Wybrzeża, czyli nauka robienia perfum. My na taką lekcję się właśnie dzisiaj zapisałyśmy. Znaleźliśmy ją w internecie na aplikacji Get Your Guide i kosztowała ona 125 zł. Tutaj właśnie jest nasza szkoła. Jest to popularna fabryka, wytwórnia perfum Fragonard właśnie w Èze. No i chodźcie z nami na taką lekcję. Muzeum nie tylko nauczycie się robić swoje perfumy i zobaczycie, jak ten proces przebiega, ale także dowiecie się o historii perfum. Tutaj na przykład różne regiony, stany Stanów Zjednoczonych, American Specialties i perfumy właśnie z tych stanów. Tutaj zobaczcie, na przykład mamy, a na przykład tutaj perfumy z 1875 roku. Teraz mamy za zadanie powąchać te słoiczki i zgadnąć, do których kwiatków są przypisane. Pierwszy jest taki orzeźwiający, cytrusowy, drugi kwiatowy, różany, a trzeci słodki, waniliowo, taki karmelowy. Także my zdecydowanie polecamy te warsztaty. Dostaliśmy buteleczkę 12 ml do domu z perfumami, które sami stworzyliśmy. Jeżeli będziecie tutaj właśnie w Èze, to możecie się wybrać. Takie warsztaty też są w innych miejscowościach tutaj na Lazurowym Wybrzeżu. W ogóle stolicą perfum jest Grasse. Mam nadzieję, że dobrze czytam to miasto, ale nas tam nie będzie, dlatego wybrałyśmy się właśnie tu. Teraz idziemy do ogrodów egzotycznych w Èze, gdzie jest przepiękny widok i kupujemy właśnie bilety. Takie są ich ceny. Skończyliśmy zwiedzanie Èze. Jest to mała miejscowość, są tutaj 2-3 rzeczy do zobaczenia. Oczywiście ruiny zamku, przepiękne zachowane uliczki, w których znajdują się restauracje, sklepy, a nawet hotele. No i ogród botaniczny, który jest takim must see tutaj. No i jeżeli jeszcze jesteście zainteresowani, to ta fabryka perfum razem z warsztatami, można też tam zrobić zakupy. Udajemy się teraz do Monako, jednak ważną rzeczą jest to, że te autobusy tutaj, czyli autobus 605 i 602 jeżdżą bezpośrednio, ale kursują bardzo rzadko. Także warto sprawdzić te godziny, żeby później nie czekać. Nam się tak złożyło, że akurat teraz czekamy 50 minut na kolejny autobus. Właśnie jesteśmy w Monako, a już do Nicei wrócimy bezpośrednio tym samym autobusem, na ten sam przystanek. Tylko pamiętajcie, że ostatni ten autobus jedzie o godzinie 20:40, więc jeżeli się spóźnicie, no to zostaje jeszcze pociąg, ale to już jest droga z przesiadkami, także polecam Wam po prostu zdążyć na tą 20:40 i bez problemu bezpośrednio dojechać sobie już do Nicei. Taka ciekawostka a propos Monako jest to, że nie ma tutaj świateł, bo podobno kierowcy tak dbają o swoje drogie auta, że światła są nawet niepotrzebne i faktycznie nie widzieliśmy ani jednych świateł. A tak, kochani, wygląda przeciętna galeria handlowa w Monako. Obowiązkowy punkt podczas wizyty w Monako to jest oczywiście kasyno. Tutaj mamy kasyno w dzielnicy Monte Carlo, najbardziej znane tak naprawdę, ale na Lazurowym Wybrzeżu jest to bardzo popularna atrakcja i kasyna są także w Nicei, w Cannes, także to jest zdecydowanie najbardziej popularne, ale spotkacie ich o wiele więcej. Kochani, my się z Wami już witamy w kolejny dzień i dzisiaj znowu jedziemy, nie przestajemy zwiedzać Lazurowego Wybrzeża. Tutaj jest tyle do zobaczenia, że i tak nie zobaczymy wszystkiego, ale dzisiaj jedziemy sobie do Menton, Mentona po polsku. To jest też piękna miejscowość przy samym wybrzeżu, która, taka ciekawostka, graniczy bezpośrednio z Włochami. I tam jest przepiękna, kolorowa plaża, kolorowe budyneczki, więc jedziemy sobie tam trochę na plażę, trochę na obiad, tak już bardziej pod wieczór. Także chodźcie z nami, pokażemy Wam. To jest jeszcze za Monako. O, pan pomachał. To jest jeszcze za Monako, więc będziemy jechać już troszeczkę dłużej, ale na pewno warto, bo jest naprawdę przepięknie. Do Mentony nie jedziemy tak jak do Monako autobusem, a pociągiem. Tutaj właśnie macie dworzec kolejowy w Nicei, główna stacja, jest jeszcze druga stacja, która się nazywa Rikier. Podamy Wam również adres, z której także odjeżdża pociąg. Do Mentonu dojedziecie także autobusem, ale opłaca się bardziej po prostu wybrać pociąg. Przed tym jak tutaj przyjechałyśmy, to widziałam mnóstwo filmików na TikToku, że nie ma opcji, że się usiądzie w pociągu, w autobusie, że one są tak zatłoczone, po prostu nie ma opcji, że usiądziecie, nieważne gdzie jedziecie. Tymczasem my jesteśmy tutaj, już drugi raz wyjeżdżamy za Nicę. Jest pełno miejsc, są wolne miejsca. W autobusie faktycznie już po którymś przystanku tych miejsc nie było, więc warto wyjeżdżać, tak jak mówiłem, z zajezdni. A tutaj w pociągu naprawdę są miejsca, pociąg jest dwupiętrowy, tak to się prezentuje. I naprawdę na spokojnie będą miejsca, także nie ma się co przejmować tymi filmikami na TikToku. I tak jak widzicie, cena biletu w dwie strony to jest 6,40, nie ma żadnych zniżek dla studentów i tak dalej, po prostu każdy płaci 6,40 w dwie strony. Menton to jest doroczne święto cytryny, które przywołuje co roku bardzo dużo turystów. No i oczywiście będąc w Mentonie można skosztować ich cytrynowych specjałów, cytrynowe lody, cytrynowa lemoniada. Drugim kultowym produktem Lazurowego Wybrzeża jest lawenda. Możecie tutaj ją kupić w każdej postaci, a nawet spróbować lodów lawendowych. Witajcie kochani, my się dzisiaj z Wami witamy z Cannes. Przyjechałyśmy tutaj na jeden dzień pozwiedzać, także chodźcie z nami, pokażemy Wam, co tutaj można zobaczyć. Ten wyjazd jest naprawdę pod znakiem punktów widokowych. W każdym francuskim miasteczku na Rywierze jest jakiś punkt widokowy i teraz właśnie jesteśmy w Cannes. Jest oczywiście piękny widok na całe miasto, na wodę, na kościół, który się za mną znajduje, ale jeszcze na jedną rzecz, którą pokażę Wam za chwilę. to, o czym wam mówiłam, to jest ten właśnie znak. My się śmiejemy, że Cannes nam trochę przypomina Hollywood. Jest to również stolica filmowa, tyle że Europy. Ta promenada z palmami, no jeszcze ten znak. Trochę nam to właśnie przypomina Los Angeles. No ale oczywiście główną atrakcją jest czerwony dywan, który się właśnie za mną znajduje. Tutaj odbywa się festiwal doroczny i za mną celebryci, gwiazdy, które tutaj naprawdę przyjeżdżają co roku właśnie do Cannes. Także można sobie na tym dywanie zrobić zdjęcie, poczuć się jak prawdziwa gwiazda. Jeżeli chodzi o plaże na Lazurowym Wybrzeżu, to nie ma żadnego problemu z tymi publicznymi. Jest ich naprawdę sporo, są zadbane, są pieszczyste i kamieniste, zależnie od tego, do jakiego miasta pojedziecie. Także nie musicie szukać prywatnej, publiczne też są bardzo ładne. Widzieliśmy naprawdę dużo na Lazurowym Wybrzeżu, naprawdę nam się podoba, ale jeszcze, jeżeli chcecie zobaczyć jeszcze więcej, przyjeżdżacie na jeszcze dłużej, to mogę wam polecić Antibes. My tam co prawda nie dotarłyśmy, już po prostu jesteśmy zmęczone, ale jest to około 10 minut pociągiem od Cannes w stronę Nicei. Jest to mała, podobno piękna wioska z fortem, z przepięknymi uliczkami, z przepiękną plażą, która się nazywa Billionaires Bay, zatoka miliarderów. I tam również wszyscy polecali się udać, więc jadąc do Cannes możecie wyruszyć trochę wcześniej i jeszcze właśnie udać się do Antibes. I myślę, że warto również poruszyć kwestię bezpieczeństwa tutaj, bo ja sama słuchałam wiele opinii, że to jest bardzo niebezpiecznie, zwłaszcza w Nicei, w której my się zatrzymałyśmy, która jest naszą bazą wypadową, co swoją drogą bardzo polecam. Ale wracając do bezpieczeństwa, słyszałam, że jest niebezpiecznie, że kradną, że jest trochę jak w Paryżu. I powiem wam, że no faktycznie byłam w Paryżu, jest tam niebezpiecznie i pilnowałam swojej torebki. Natomiast tutaj w samej Nicei i już w ogóle w innych miasteczkach jest 80% turystów to są Francuzi, jest bardzo bezpiecznie. Oni przyjeżdżają po prostu do siebie na wakacje, nie pilnujemy jakoś szczególnie torebek, nie trzymamy ich kurczowo przy sobie, nie ma w ogóle takiej potrzeby i w ogóle nie mieliśmy poczucia, żeby ktoś chciał nas okraść, czy żeby była taka możliwość. Jest bezpiecznie, bywa brudno, bywa, że śmietniki są przepełnione, oni to później rano sprzątają. Bywa brudno, ale na pewno nie jest niebezpiecznie i też nie ma dużo bezdomnych.